Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj dzisiaj w związku z klęską żywiołową, która dotknęła ziemię Podkarpacia i wiele miejscowości, wielu mieszkańców zostało bezpośrednio dotkniętych bardzo poważną nawałnicami, które przeszły przez Podkarpacie. Są bardzo poważne straty. I chciałem w tym miejscu przede wszystkim podziękować tym wszystkim służbom i ludziom, którzy angażowali się często wręcz z narażeniem własnego zdrowia, czasami nawet życia. Ten żywioł był tak intensywny, że możemy mówić i o takich sytuacjach. Przecież wóz strażacki został porwany przez nurt rzeki. Były tutaj sytuacje wręcz ekstremalne. I chciałbym gorąco podziękować za to poświęcenie w ratowaniu ludzkiego zdrowia, życia, dobytku. To jest niezwykle ważne, ale aby skutecznie ratować, trzeba też dysponować właściwym sprzętem. Kilka dni wcześniej był tutaj też pan prezydent Andrzej Duda, z którym miałem okazję rozmawiać i prosił wszystkich o możliwe zaangażowanie w pomoc dla tych terenów w Polsce, w tym na Podkarpaciu, które ucierpiały w wyniku tej klęski żywiołowej. I moja dzisiejsza wizyta jest też niejako odpowiedzią na tą prośbę, ale tutaj powiem szczerze, nieszczególnie trzeba mnie przekonywać, bo raz, że też i moja rodzina wywodzi się z Podkarpacia, w istotnej części, a dwa to, że już właśnie na rzecz tych służb, które chronią życie i zdrowie, Fundusz Sprawiedliwości, jaki utworzyłem, przekazał bardzo poważne środki, bo o ile pamiętam, jest to kwota na przestrzeni ostatnich kilku lat 20 milionów złotych. I te środki trafiały właśnie w pierwszej kolejności do Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki tym środkom właśnie te jednostki uzyskiwały możliwość zakupu nowego sprzętu, który, o ile wiem, potwierdziła to przed chwilą też i pani poseł stojąca obok mnie, pani marszałek Kurowska, ten sprzęt konkretnie służył bardzo efektywnie w tych dramatycznych zdarzeniach, które miały miejsce dopiero co na Podkarpaciu. Chciałbym w związku z tym powiedzieć, że chcemy kontynuować tą misję Funduszu Sprawiedliwości, który przekazuje na rzecz poprawy bezpieczeństwa, na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców, w tym wypadku tego regionu, w ogóle w Polsce, bo przecież te nasze działania dotyczą całej Polski, poważne środki. I chciałbym zapowiedzieć, że zdecydowałem o przekazaniu dodatkowych, wcześniej nieplanowanych środków w postaci możliwości zakupu 50 pomp służących Straży Pożarnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym do wypompowania tej wody, jaka trafia do często ludzkich domostw, obiektów użyteczności publicznej, bo tutaj też szybkość i czas działania ma ogromne znaczenie. Wiem, że ten sprzęt, który był do tej pory wykorzystywany, zużywa się, jest w różnym stanie, więc jest to potrzebne, tym bardziej, że wiem, że aura nie do końca jeszcze sprzyja i są zapowiedzi, że możemy spodziewać się niestety też i przykrych niespodzianek ze strony pogody. Tak więc to realne wsparcie dla Podkarpacia, dla ochotniczych straży pożarnych w postaci pieniędzy przeznaczonych na możliwość zakupu 50 jednostek pomp służących do działania w przypadku powodzi. Myślę, że będzie dodatkowym sygnałem, że pomagamy, że szanujemy tą ciężką pracę strażaków i że jesteśmy z mieszkańcami Podkarpacia. Jesteśmy z wszystkimi tymi, którzy szczególnie zostali dotknięci przez ten żywioł i muszą wiedzieć, ich bardzo chcę, żeby wiedzieli. Prosił mnie to pan prezydent, że jesteśmy z nimi i będziemy wspierać i to jest jeden z elementów tego rządowego wsparcia. Jeśli pozwolicie Państwo, to może kilka słów uzupełnienia w tej sprawie wypowiedziałby mój zastępca, pan, a zarazem poseł z ziemi rzeszowskiej, pan minister Warchoł, a potem jeszcze poproszę panią marszałek Kurowską o dwa słowa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowny panie ministrze, drodzy państwo, panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To szczytne hasło strażaków, ochotników, które im przyświeca.
Ono wyraża ogromne poświęcenie, zaangażowanie z narażeniem własnego zdrowia i życia. To dzięki wam, drodzy strażacy, tydzień temu domostwa mieszkańców Podkarpacia były chronione, były ocalone, były i ta pomoc była niesiona. Także bardzo wam dziękujemy, doceniamy to ogromne poświęcenie. Tydzień temu powódź dotknęła nasz teren, także mnóstwo gmin zalanych, ogromne straty, ale dzięki wam udało się uniknąć dalszych strat. To wasze bohaterstwo i poświęcenie dzień i noc rzeczywiście zasługuje na wielkie uznanie i dzisiaj to wsparcie, które pan minister, prokurator generalny przed chwilką zapowiedział, będzie służyło wam do tego, żeby dalej pomagać. Mam nadzieję, że ten sprzęt zostanie wykorzystany w ćwiczeniach, a nie w boju, ale wiemy jak to jest, że aura płata różne nieprzewidziane problemy, przynosi kolejne zapowiedzi są, więc mam nadzieję, że ten sprzęt się po prostu przyda i będzie skuteczny. Druga kwestia bardzo istotna to jest to ciągłe doposażanie województwa podkarpackiego dzięki panu ministrowi. Dziękujemy już za te 20 milionów i chciałem podkreślić, że w 2010 roku w trakcie powodzi stulecia, gdzie na przykład w powiecie mieleckim 60% było powierzchni zalanej, nie było czym wyjechać. Strażacy się skarżyli, nie było sprzętu, samochody stały w garażach. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jest ta pomoc, widać ten sprzęt, samochody, sprzęt ratujący, pompy, będzie jeszcze więcej, będą kolejne środki. Także dziękujemy panu ministrowi za wizytę, za tą dobrą nowinę i ufamy, że wspólnymi siłami pokonamy ten żywioł. Dziękujemy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bez którego wsparcia by tego programu nie było. Także to jest efekt działań pana prezydenta. Zabieramy złodziejom, oszustom, dajemy dzieciom, strażakom, tym, którzy na to zasługują. Na tym polega program Zjednoczonej Prawicy. Łączy nas Polska. Dzięki panu ministrowi tylko z jednego kartelu narkotykowego udało się odzyskać prawie 1,5 miliarda złotych. To są gigantyczne pieniądze. To są gigantyczne pieniądze, 400 miliardów złotych odzyskanych w ramach tak zwanej konfiskaty rozszerzonej różnego rodzaju przestępcom wszelkiej maści, mafie VAT-owskie, lichwiarskie, które szabrowały nasz kraj za rządów Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj zwracają pieniądze i te pieniądze są właśnie inwestowane w straż pożarną, dzieci, rodziny, 500+, 300+, będą dalsze wsparcia. Dziękujemy panie ministrze, dziękujemy panu prezydentowi i całej Zjednoczonej Prawicy, która właśnie działa na rzecz tego, żeby Polacy otrzymywali te środki, które są potrzebne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani poseł. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo. Jestem tutaj dzisiaj jako posłanka ziemi jasielskiej, tej części południowej, która została tak bardzo dotknięta ostatnio kataklizmem. Gdyby nie dobry sprzęt, który posiadali strażacy, gdyby nie zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, nie wiem, jak wyglądałby w tej chwili nasz region. A dzięki pracy tych formacji oraz wielu ludzi dobrej woli, nasza rzeczywistość popowodziowa zaczyna się zmieniać. A nade wszystko, to co jest najważniejsze, to jest taka nadzieja w tych ludziach, bo gdy widzą tylu pomagających, to serce rośnie. Dlatego też pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten sprzęt, bo uczestnicząc też w przekazywaniu tego sprzętu, wiem, jak wiele straży pożarnych zostało doposażonych. Nigdy w swojej historii ochotnicze straże pożarne nie miały tyle dobrego, nowego sprzętu. Zarówno samochodów, jak i pomp, jak i urządzeń hydraulicznych i wielu innych. I teraz strażacy mi mówią, to dzięki temu, że mamy sprzęt, możemy pomagać. Możemy szybko i skutecznie pomagać. A więc bardzo dziękuję panie ministrze za utworzenie tego funduszu, który wspomaga tych, którzy chcą pomagać, drodzy państwo, bo to jest niezwykłe. Ludzie zostawiają swoje rodziny, przychodzą po swojej zawodowej pracy i jadą pomagać powodzianom. I dzisiaj mam telefony też, oto był pan prezydent 2 dni temu i już są uruchamiane programy pomocy tym powodzianom. PGE przekazało 1 000 000 złotych dla Caritas, aby przekazać powodzianom. W tej chwili uruchomiony program PGNiG-u, aby dofinansowywać w bardzo poważnym stopniu kuchenki, piece zalane, to wszystko, co utracili powodzianie. A więc rząd, pan prezydent działają,
aby pomóc tym bardzo pokrzywdzonym przez powódź ludziom. Panie ministrze, dziękuję za tą zapowiedź, że będą następne pompy, bo te pompy są najbardziej potrzebne. Mam w dniu wczorajszym, miałam kilka sygnałów od strażaków mojej ziemi, którzy mówią, nasze pompy już wysiadają. Pani poseł, proszę nas ratować. I to jest właśnie ten ratunek. Reagujemy szybko i skutecznie, bo taki jest rząd Zjednoczonej Prawicy. I za to bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję na pana ręce za to wsparcie. Dziękuję bardzo. Pani poseł, bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, tak jak to już było tu powiedziane, ten fundusz nie powstałby, gdyby nie podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnę, że Fundusz Sprawiedliwości, który przekierowuje środki od skazanych na rzecz między innymi powodzian, na rzecz wszystkich tych instytucji, które są tak bardzo potrzebne dla ratowania zdrowia i życia, między innymi ochotniczych straży pożarnych, jest bardzo konsekwentnie krytykowany przez opozycję, przez Platformę Obywatelską, przez środowisko pana Trzaskowskiego. Dlatego przyjeżdżam tu też, nie kryję, z tą intencją, aby prosić mieszkańców Podkarpacia o rozważenie. Czy nie warto jednak wspierać takiego kandydata na prezydenta, który gwarantuje, że Fundusz Sprawiedliwości w przyszłości będzie mógł nadal udzielać realnego wsparcia mieszkańcom Podkarpacia. Przypomnę państwu to, o czym już tutaj była mowa. To nie jest tak, że my przyjeżdżamy dzisiaj tu w kampanii i dopiero teraz ten fundusz działa. Nie. Ten fundusz na przestrzeni ostatnich kilku lat, od momentu jego powstania, na ziemię podkarpacką przekazał kwotę 20 milionów złotych, która realnie była przekazywana strażakom. Nie było wtedy żadnej kampanii. To te czyny, a nie słowa, pokazują, że byliśmy w tym konsekwentni i ten fundusz pomaga realnie właśnie wtedy, kiedy te środki można wykorzystać z korzyścią dla mieszkańców. Platforma chce ten fundusz zlikwidować. Pan Trzaskowski jest kandydatem, jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Czy warto likwidować taki fundusz? Czy warto rezygnować z wsparcia tak poważnego dla też tej ziemi podkarpackiej, choćby z tej jednej przyczyny? Warto rozważyć. Jeszcze raz apeluję do tych, którzy się wahają, na kogo oddać głos. Wydaje się, że jest bardzo wiele argumentów, ale ten jest kolejny, wskazujący, że pan prezydent Andrzej Duda jest gwarantem dobrego dysponowania środków publicznych z myślą o interesie mieszkańców tej szczej ziemi, mieszkańców Podkarpacia. Wiem, że państwo mają zapewne pytania do redakcji, więc jesteśmy do dyspozycji. Przypomnę o zasadzie panującej na konferencjach z udziałem pana ministra. Jedno pytanie na jedną redakcję. Proszę o przedstawienie pytania i przedstawienie się. Bardzo proszę, pani redaktor. Pani na BCR 24. Chciałam zapytać, czy ułaskawienie tego chwila przez prezydenta nie było błędem. Pytam chociażby, gdy w kontekście tego, co ostatnio mówię, dziennikarza w podstawie do aktu oskarżenia. W tej sprawie, pani redaktor, jest bardzo wiele niestety manipulacji i kłamstw związanych z kampanią. Ten pedofil odbył całą karę. Pan prezydent nie ułaskawił pedofila z ani jednego dnia kary. Ten pedofil od pierwszego do ostatniego dnia odbył całą karę. Prezydent de facto stosował prawo łaski wobec ofiary. Wobec prośby ofiary, która już jako osoba dorosła po tym, jak sprawca, bo to była sytuacja rodzinna, wyszedł z alkoholizmu, wyleczył się, poprawił, zresocjalizował, chciała mieć z nim już bezpośrednie kontakty i z matką, z tym człowiekiem, jak ojcem. I to jej prośba, i to wielokrotna, kierowana do organów państwa, wręcz błaganie, żeby zakończyć udrękę, która była udręką dla niej. Pan prezydent okazał serce dla ofiary, a dzisiaj z tego powodu, że okazał serce dla ofiary, wyciągnął do niej rękę na jej prośbę, jest piętnowany w sposób fałszywy i oskarżany, że rzekomo ułaskawił pedofila. To nieprawda. Mamy do czynienia z ogromnym kłamstwem w finale tej kampanii. Fakty mówią same za siebie. Wczoraj matka tej, jedna z tych pani, kobiet, wypowiedziała się dla jednego z portali, czytałem, to są przejmujące słowa. Jest wdzięczna panu prezydentowi. To była ta osoba, która kiedyś złożyła zawiadomienie na tego pedofila przecież. Dziś jest wdzięczna prezydentowi. Pan prezydent wykorzystał prawo łaski, narzędzia zawarte w tym swoim uprawnieniu do uczynienia pewnego dobra dla ofiary, która o to prosiła go. A piętnuje się go za to dzisiaj. Ani jednego dnia nie skrócił pedofilowi. Środek karny, który został skrócony, to jest środek, który stosuje się tylko i wyłącznie dla ofiary. A ta ofiara prosiła, żeby ten środek przestał już być stosowany, bo był dla niej dolegliwością, represją dla niej jako ofiary. Czy nie byłby pan prezydent bezdusznym człowiekiem? Czy ja jako prokurator generalny wobec takiej prośby nie byłbym bezdusznym prokuratorem, gdybym odrzucił taki wniosek? Dlatego sądy, kuratorzy,
też jako prokurator generalny, zajmując w tej sprawie stanowisko, i później pan prezydent, wszyscy zgodnie uznaliśmy, że trzeba uszanować wolę tej kobiety, tych kobiet, ich prośbę. To był akt łaski dla nich zastosowany, na ich prośbę, ich życzenie, by ułatwić im życie, by uszanować to, że odbudowały pewne relacje rodzinne, by człowiek wrócił do normalnego funkcjonowania, że wyleczył się z alkoholizmu, że pracuje ciężko na rzecz tej rodziny. Tymczasem są tacy, którzy pastwią się nad tymi ofiarami, pastwią się nad tymi kobietami. I to robi niestety sztab wyborczy pana prezydenta Trzaskowskiego i to w tym uczestniczy sam pan prezydent Trzaskowski. Ja pytam o organizacje, które często tak pięknie mówią o przemocy wobec kobiet. A czym to, co się dzieje, jest, jeśli nie przemocą wobec tych kobiet? Wyciąga się na światło dzienne dramat sprzed lat, o którym one chcą zapomnieć, które zamknęły w swoim życiu i prosiły państwo, aby państwo przestało już ingerować w ich życie. A teraz wbrew tym kobietom, dręcząc niejako je, sztab jednego z kandydatów fałszywie przedstawia tą historię po to, by zaszkodzić prezydentowi Dudzie, który szlachetnie w tej sprawie postąpił. Państwo mnie znają i wszyscy mnie znają od lat. Jestem tym prokuratorem generalnym, który ma chyba wyjątkowo twarde zasady, jeśli chodzi o walkę z przestępczością. Nikt tak konsekwentnie jak ja nie domagał się zaostrzenia kar za przestępstwa seksualne i za pedofilię. Można to porównać w przestrzeni lat. Wszystkie inicjatywy związane z zaostrzeniem kar, w tym za ciężkie, brutalne zgwałcenia, napaści, pedofilię, to były inicjatywy pochodzące głównie z mojego środowiska, czy wprost sygnowane przeze mnie. I niemal wszystkie one spotykały się odmową i odrzuceniem przez Platformę Obywatelską i pana Trzaskowskiego, jako wiceprzewodniczącego tej platformy. Dzisiaj oni, ci, którzy bronili pedofilów de facto przed twardą i stanowczą działalnością państwa, która jest potrzebna, by chronić osoby pokrzywdzone, by chronić dzieci, jest bardzo potrzebna. Dzisiaj oni przebierają się w piórka tych, którzy rzekomo chcą chronić przed pedofilami, a tak naprawdę krzywdzą ofiary. Przecież to jest dramat, popatrzcie państwo na fakty. Przeczytajcie apel tej matki, o co ona prosi. Pana Trzaskowskiego tak samo prosi. Dajcie nam spokój. Nie wykorzystajcie instrumentalnie, wykorzystujcie naszego rodzinnego dramatu. Pozwólcie nam żyć. I to są słowa, które ta kobieta, ofiara, kieruje do pana Trzaskowskiego i jego sztabu. A co na to ten sztab? Bezduszna reakcja, cyniczne zachowanie. Nie chcę mówić o pastwieniu się nad tymi kobietami. Pani redaktor jest też kobietą. Proszę sobie wyobrazić, znaleźć się w sytuacji tych pań. Czy pani by chciała? Oczywiście nie życzę tego. Chciałaby pani, by taka sprawa była publicznie wykorzystywana przez polityków i to w sposób tak jeszcze skandaliczny, zakłamywana do wygrywania cynicznych interesów politycznych. No chyba pani rozumie apel tej matki i prośby tych pań i to, że nie mieliśmy innego wyjścia. Bylibyśmy bezduszni. Ja jako prokurator generalny, pan prezydent, jako prezydent, gdybyśmy nie skorzystali z tego uprawnienia prawa łaski i nie pomogli tym kobietom w tej sytuacji, na zasadzie pewnego wyjątku, dla nich, nie dla sprawcy, dla tych kobiet. Pani redaktor. I dlatego odbył całą karę od dnia do końca, do ostatniego dnia. Całą karę odbył. A środek karny był zastosowany po to, by chronić ofiary. I te ofiary wystąpiły o to, aby ten środek karny został zniesiony, ponieważ on utrudnia im, tym paniom, tym kobietom, dorosłym, bo też ta córka jest dorosłą kobietą, codzienne funkcjonowanie. Wybaczyły ojcu, stworzyły nową rodzinę, relacje z nim, pracuje ten człowiek dla nich i to one wprost opisały, że państwo pastwi się nad nimi, utrzymując ten środek. Przecież środek karny, w odróżnieniu od kary, właśnie temu służy, by chronić, pani redaktor, ofiarę. A jeżeli ofiara mówi, że ten środek jest dla nich represją, że ją prześladuje, to czy państwo ma prawo prześladować ofiarę takiego okrutnego przestępstwa, o którym pani mówi? Czy powinno uszanować, wykazać empatię i wrażliwość wobec tych kobiet? Proszę sprawdzić, pani profesor Płatek, osoba, można powiedzieć, z drugiego bieguna poglądów, jeżeli chodzi o prawo karne i kryminalistykę, ale z tego, co wiem, wypowiadała się w tej sprawie i powiedziała, że pan prezydent miał rację. Proszę się zastanowić, że osoba, która ma, można powiedzieć, no, skrajnie odmienne poglądy od moich, jeśli chodzi o politykę karną, docenia i widzi, że w tym konkretnym przypadku pan prezydent, czy ja jako prokurator generalny, wyszliśmy naprzeciwko tym ofiarom, ich traumie, tym kobietom. W
kryminologii jest takie pojęcie, które mówi o wtórnej wiktymizacji, czyli powtórnym pokrzywdzeniu tych, które, osób, które stały się już ofiarami, zwłaszcza w przypadku przestępstw seksualnych. Czy to nie jest dramat teraz tych kobiet, jeżeli ich historia, o której one proszą, aby zapomnieć, by nikt ich nie używał do własnych cynicznych interesów, jest w tej chwili na ustach całej Polski, wbrew ich woli? Proszę się zastanowić, czy pani by chciała, by tak panią traktowano w podobnej sytuacji. Myślę, że żadna kobieta by tego nie chciała. I niech kobiety pomyślą o panu prezydencie Trzaskowskim, do czego on jest gotów, jego sztab, bo przecież bez jego zgody to by się nie mogło dziać. Mówi się o przemocy wobec kobiet. To jest przemoc, to co się dzieje, co obserwuję naprawdę ze smutkiem jako prokurator generalny wobec tych kobiet. A nie zmienia to faktu, że wobec pedofilów trzeba być bezwzględnym i niezwykle ostrym. I dlatego zaproponowałem zmiany w prawie karnym, które Platforma pana Trzaskowskiego, który jest wiceprzewodniczącym, nie poparła. Radykalnie zaostrzające kary wobec przestępstw pedofilskich i przestępstw seksualnych. Tak, te kary i wobec tych sprawców politykę karną trzeba radykalnie zaostrzyć. Jestem tego zwolennikiem. Ale trzeba też widzieć, trzeba być człowiekiem, trzeba mieć serce, trzeba widzieć ofiarę. I trzeba pomóc i wyciągnąć rękę, jeśli o to prosi. I to uczyniłem ja jako prokurator generalny, to uczyniły wcześniej sądy, wszystkie instancje, które zajmowały się tym wnioskiem. To był wniosek tych kobiet. I to też takie stanowisko zajmowali też kuratorzy w tej sprawie. Wszyscy zgodnie mówiąc, że tutaj państwo powinno wyjść naprzeciw tym kobietom. No ale są tacy, którzy mówią pięknie o kobietach, o ich prawach, o przemocy wobec kobiet, a później tą przemoc psychiczną stosują bezwzględnie i cynicznie, nie zważając na konsekwencje dla tej rodziny. Mam nadzieję, że to nie spowoduje jakiegoś dramatu. Panie ministrze. Może jeszcze w uzupełnieniu, jeśli mogę prosić pana ministra, pana profesora Warchoła, by zechciał przypomnieć, jak głosowała Platforma w sprawie, pan Trzaskowski, za co jest odpowiedzialny, w sprawie zaostrzenia kar i twardej polityki wobec pedofilów, czego konsekwentnie domagam się. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, pan prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro od wielu lat konsekwentnie z uporem walczy z pedofilią, walczy z przestępczością. W 2007 roku zaproponował w imieniu rządu Prawa i Sprawiedliwości pierwsze zmiany w tej sprawie. Co się stało? Platforma ich nie poparła. Mamy następnie 2013 rok. Solidarna Polska zgłasza projekt rejestru pedofilów. Co się dzieje? Trafia na 2 lata do zamrażarki. 2015 rok. Konsekwentnie mówimy o potrzebie bezwzględnej walki z przestępczością, w szczególności z pedofilami. Co robi Platforma? Skraca dodatkowe terminy przedawnienia do lat 5, żeby pedofile mogli szybciej wychodzić na wolność. Następnie rząd Zjednoczonej Prawicy dochodzi do władzy. Jedna z pierwszych reform pana ministra Zbigniewa Ziobry to jest przywrócenie poprzednich terminów dodatkowych przedawnienia, tak jak było wcześniej. Żeby nie było bezkarności dla tych, którzy krzywdzą dzieci. Jak głosuje Platforma? Jest przeciw. Mamy wreszcie 2016 rok. Wprowadzamy rejestr pedofilów i dożywotnio obligatoryjny zakaz pracy z dziećmi. Jak głosuje Platforma? Nie popiera tego projektu. Mamy, proszę państwa, 2019 rok. Proponujemy od 5 do 30 lat za zgwałcenie dziecka. Proponujemy zaostrzenie kar dla pedofilów w recydywie. Proponujemy wreszcie, żeby ci najbardziej brutalni pedofile nigdy nie wychodzili na wolność, bezwzględne dożywocie. Proponujemy wreszcie to, żeby się nie przedawniały przestępstwa pedofilskie. Wszystkie. Co robi Platforma? Nie popiera tego projektu. Kto obroni pedofilów? Proszę państwa. Front Obrony Pedofilów, Platforma Obywatelska i pan Trzaskowski. To fakty mówią same za siebie. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta opinia oparta o fakty, którą przed chwilą przedstawił pan profesor, pan minister Warchoł, no, ma mocne podstawy właśnie w tych faktach. Kto broni pedofilów? Kto jest tym środowiskiem broniącym pedofilów? Niezwykle konsekwentnie na przestrzeni ostatnich lat. A kto podejmuje inicjatywy, które uderzają właśnie w tych groźnych przestępców? Natomiast to nie znaczy, że nie należy być człowiekiem i nie widzieć krzywdy kobiet, ofiar i tej szczególnej, wyjątkowej sytuacji. Nie wyciągnąć do nich ręki, jeśli o to proszą. Nawiasem mówiąc, Platforma jakże broni niezawisłych sądów, a teraz nagle nie zauważę, te niezawisłe sądy w tej sprawie właśnie takie stanowisko zajmowały konsekwentnie. Szanowni państwo, to jest dość znamienne, bo ja pozwolę sobie nawiązaniu jednak do tego pytania jeszcze na jedną historię zwrócić uwagę z dnia wczorajszego, że ta przemoc, o której mówię tutaj w wymiarze takim psychicznym, no bardzo, bardzo smutna i dramat, jaki spotyka tą rodzinę i te panie,
jakby towarzyszy też innemu zdarzeniu, które wczoraj miało miejsce, o którym jako prokurator generalny nie mogę nie powiedzieć, mianowicie takiej przemocy już fizycznej, którą zastosował ważny członek sztabu pana Trzaskowskiego wobec pana posła, wiceministra Kalety. No, używanie przemocy, drodzy państwo, w polityce prowadzi do bardzo złych konsekwencji. To jest wyraz pewnej desperacji, widzę, po stronie sztabu pana Trzaskowskiego, stosowanie tego rodzaju metod. Bo te historie można tu i szukać pewnego wspólnego mianownika. To jest właśnie używanie przemocy. Gdyby w miejscu publicznym ktoś z państwa został w ten sposób potraktowany przez inną osobę, użyto fizycznej siły, by państwa jako dziennikarzy nie wpuścić tam na miejsce waszej interwencji dziennikarskiej i robiono to z taką dystancją, to gdy przyjechała policja, to pewnie ktoś taki znalazłby się na izbie zatrzymań. Na przysłowiowym policyjnym, no, w takim miejscu, które nie każdy lubi odwiedzać. Natomiast to zachowanie, takie ostentacyjne w poczucie zuchwałości, bezkarności wczoraj pokazał przedstawiciel sztabu pana Trzaskowskiego, no i trudno mi uwierzyć, że robił to bez zgody samego kandydata. No to pokazuje, że czasami ludzie już tracą jakby takie, no, elementarne wyczucie wrażliwości, zapatrzeni w chęć osiągnięcia rezultatu politycznego i w wyniku wyborczego. No to jest, to są metody niedopuszczalne w demokracji. Wiele słyszymy o standardach demokracji, a z drugiej strony widzimy namacalne przykłady zachowań, które łamią te standardy. Tak w jednym przypadku, jak i w drugim przypadku. I muszę powiedzieć, że takie chuligańskie zachowania są niedopuszczalne. I też chciałbym poprosić państwa jako media o to, aby relacjonować też te wczorajsze wydarzenia związane z panem Kaletą, nie, no, w sposób odpowiadający rzeczywistości. Ja czytałem niektóre tytuły, które mówiły o tym, że posłowie się szarpali. Każdy może oglądać ten film, tam nie było szarpania, tam jeden człowiek fizycznie dopuścił się przemocy wobec drugiego, który nie stawiał żadnego czynnego oporu. Nie było tam żadnego szarpania, tam była jednostronna przemoc użyta, by uniemożliwić parlamentarzyście zrealizowanie jego obowiązków poselskich ze strony członka sztabu pana Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski widział to zdarzenie, wszyscy je widzieli i przecież nie odciął się od niego. Pan Trzaskowski popiera tego rodzaju metody. Co my możemy oczekiwać po takim odpukać prezydencie, który akceptuje takie metody działania swojego sztabu i swojego środowiska? A zakłamani napaść na te kobiety, które wystąpiły z prośbą o prawo łaski w stosunku do nich, b, ta przemoc użyta wczoraj wobec parlamentarzysty, wiceministra ze strony pana Nitrasa, członka sztabu pana Trzaskowskiego. To są poważne znaki zapytania kolejne, które należy postawić w kontekście osoby pana Trzaskowskiego. Dziękuję panu ministrom. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Myślę, że wyczerpująco powiedzieliśmy, jedziemy jeszcze dzisiaj w wiele miejsc też i te, które zostały dotknięte bezpośrednio przez ten kataklizm. Myślę, że będziemy też spotykać się z mieszkańcami. Bardzo dziękujemy państwu za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu ministrom, dziękuję parlamentarzystom, dziękuję państwu za to dzisiejsze spotkanie.